ta wschód. Bo też tutaj jest wiele niejasności, dla mnie niezrozumiałych rzeczy, żebyśmy nie popadli w zawrotną twórczość, bowiem Rosja, trzeba wychodzić zawsze z charakteru i zdolności rosyjskiej armii. Bo rosyjska armia, dzisiaj jak patrzymy na Ukrainę, a Ukraina jest laboratorium, które wyciąga daleko idące wnioski, nie stawia sobie cel kraczania na terytorium po to, żeby je opanowywać, tylko będzie w pierwszej kolejności je wyniszczać. Będzie robić wszystko, żeby osłabić to, co jest istotne. Osłabić, zniechęcić, złamać opór. Fundamentem systemu obronnego państwa. Naród nie jest filarem. I tu się nie zgadza z stwierdzeniem, że naród jest filarem. Naród nie jest filarem. Naród jest fundamentem, na którym stoją filary. Te nasze, które my musimy zbudować, to jest pierwszym filarem zasadniczym w naszym systemie obrony. Nie można powtarzać to, co jest zapisane w strategii amerykańskiej. To jest zupełnie inny obszar geopolityczny, inne zadania. Pierwszym filarem zasadniczym naszej obrony jest polityka wewnętrzna i zagraniczna. Ona jest tutaj. Polska ma odgrywać rolę moderatora w tej przestrzeni. Tak odgrywa to, mimo że niechlubnie do końca, ale bardzo własne interesy. Turcja, Izrael. Są takie państwa, które nadają w tych przestrzeniach istotnych interesów geostrategicznych tych wielkich mocarstw, bo dzisiaj mamy układ sił 2 plus 2. Są dwa supermocarstwa, Stany Zjednoczone i Chiny, i dwa mocarstwa, którym jest Rosja i Indie. I o te dwa mocarstwa idzie bój w tej przestrzeni geopolitycznej o względy, po to, żeby przyciągnąć na swoją stronę rywalizacji tych dwóch supermocarstw. I to trzeba widzieć, tak trzeba rozpatrywać bezpieczeństwo nasze. Więc my musimy tutaj widzieć tą całą przestrzeń, patrząc na swoje możliwości, bo nic nie jest dane tu na zawsze, ani Unia Europejska, ani NATO. Jeszcze raz zaznaczam, patrzeć trzeba, to nie jest trwałe. Tym trwałe jest wszystko to, panie redaktorze, szanowni państwo, co jest w naszych rękach, co jest, czym my dysponujemy. O to trzeba dbać, o to trzeba zabiegać, ale my musimy budować zdolności własne filary, czyli polityka zagraniczna i wewnętrzna. Za tym idzie doktryna obrony państwa, bo ona generuje ta polityka. Następnie jest potencjał, filarem, potencjał gospodarczy państwa, który musi być zdolny na wypadek zagrożenia i wojny przejść w trybie natychmiastowej konwersji w zakresie zabezpieczenia potrzeb armii całej, budowanie zaplecza tym samym. A gdzie ono jest? Czy nasza gospodarka jest gotowa dokonać konwersji na potrzeby wojenne, łącznie ze społeczeństwem? Czy nasze społeczeństwo jest gotowe wyjść ze strefy komfortu, którym niesie ze sobą wojna, ta w Ukrainie wyniszczająca? Czy społeczeństwa zachodnie są gotowe wyjść ze strefy komfortu, którym ta wojna pokazuje, co to znaczy? Czy też amerykańskie jest społeczeństwo gotowe wyjść ze strefy komfortu, chodząc w wojnę z Rosją? To trzeba wszystko brać pod uwagę. Więc to jest ten kolejny filar bardzo ważny, bo armia, jak pokazuje, panie redaktorze, bez amunicji, bez własnych zdolności przemysłu, który zabezpiecza w 100% amunicję, a w 80% sprzęt wojskowy, dla wojczącej armii to ta armia nic nie znaczy, ta nie ma armia zdolności. Co będziemy czekać, nam Zachód znowu dostarczy amunicję, tak jak w Ukrainie? Musimy tu sami produkować. A kto to zrobił? Kto to wszystko zdeptał, zdemolował? Gdzie są pionki? Gdzie jest Bolechowo pod Poznaniem? Gdzie to i kiedy to się stało? 20 parę lat radosnej twórczości, czyli nic nie było potrzebne. Teraz się wszyscy budzimy i stajemy się tą z natury, czym to jest w naszej naturze i to zawsze. Nie chcę obrażać tutaj, ale raczej to cenię z naszych strażaków, tak? Strażakami. Pali się, to natychmiast się zabieramy i zaczynamy coś kombinować nie do końca z głową. Tak? I ponosimy ogromne koszty tego wszystkiego i tak dalej. Kupujemy studnie, jak się pali. To jest wszystko spóźnione. Mamy jeszcze trochę czasu, trzeba to mądrze robić, uwagą. Kolejnym filarem są siły zbrojne. Są filarem siły zbrojne składające się z dwóch komponentów. O wojsk operacyjnych, wojsk obrony terytorialnej. A kiedy ta obrona terytorialna została utworzona? I co mówiono o tej obronie terytorialnej? I kto to mówił? No to wszystko trzeba o tym pamiętać. Oczywiście bardzo dobrze, że pan minister
tu też się przyznam do pewnych błędów i tamtego czasu i to tutaj to nastąpiło. Ale w tej przestrzeni trzeba zdecydowanie bardziej posypać głowę popiołem wielu może jakżej generałów, tak, którzy co mówili o obronie terytorialnej, która była odtwarzana w ostatnich latach? Co mówili? Niedzielne wojsko, a dzisiaj wszyscy bardzo teraz nagle są w zachwycie, odkryli. Tak wiele rzeczy odkrywamy. Kolejnym filarem obrony państwa, naszym filarem obrony państwa ogromnym, naszą siłą jest teren, terytorium. To jest w naszych rękach. Jeżeli my go w czasie pokoju dobrze skonfigurujemy strategią obrony państwa, to są inwestycje infrastrukturalne, to są drogi, mosty, kolej i tak dalej. Budować trzeba więcej dróg rokadowych wzdłuż frontu, służących manewru, a nie, jak pan redaktor popatrzy naszą mapę, to drogi są to szczególnie odfrontowe. Wychodzące jeszcze z bram to są bramy, geografia wojenna to nazywa bramy. Brama Podlaska, ten słynny przesmyk suwalski, nie mogę tego słuchać już. To żyje dalej sobie, nie wiem, kiedy to się rzeczywiście to przepadnie, raz na zawsze, bo wojskowi to powtarzają. To jest Brama Podlaska. Ona wychodzi tutaj od Suwałk, który wcześniej tam z terytorium Litwy przez Suwałki Augustów i dalej w kierunku Warszawy. Tak? Następnie jest Brama Grodzieńska, wychodząca z Grodna, wzdłuż Biebrzy, prowadzi też na Warszawę. I tak drogi wszystkie biegną. Tak wszystkie drogi biegną. I następnie jest Brama Brzeska, najkrócej do Warszawy, niewiele, 200 kilometrów. Jeżeli teraz mówimy o budowie tarczy tej na lądzie, to trzeba to uwzględnić, że Rosja może nie wkroczyć na nasze terytorium, a będzie z terytorium Rosji, wodu kaliningradzkiego, wykonywać uderzenia zmasowane lotnicze, tak jak to robi w Ukrainie, żeby wyniszczać tą obronę, obezwładnić ją tutaj maksymalnie, mając do tego określony potencjał. Co Rosja, czym Rosja wyniszcza te umocnienia ukraińskie? Sterującymi bombami FAB 500, 1500, a jeszcze ma i 9000, które modernizuje, i 15 tysięcy. To są ogromna siła przybijająca umocnienia żelbetonowe, panie redaktorze. Ta 500-ka przebija prawie 2 metry grubości beton, żelbeton. To proszę sobie wyobrazić, jakie trzeba to umocnienia budować, żeby to zniszczyć. No mają być fortyfikacje. No ale to nie tędy droga, to nie tędy droga akurat, bo jeszcze Rosja ma inne systemy, którym nie może, te schrony nie będą wyniszczane, ale jeżeli nie będą one miały zamkniętego obiegu powietrza, ma bomby termobaryczne, bo te bomby też sterujące mają głowice termobaryczne i ma systemy termobaryczne na czołgach T-72, wyrzutnie takie wieloprowadnicowe, 30, teraz zmniejszają do 20 paru, które powodują co? Są bomby termobaryczne i amunicja termobaryczna powoduje, że w tej przestrzeni na pewnej wysokości one detonują te bomby, wyrzucany jest aerozol, który zajmuje dużą powierzchnię w powietrzu, który się następnie zapala i wybucha, detonuje. I w tej przestrzeni nad tym wojskiem powstaje próżnia. Kilkaset kilometrów, może być i 200-300 kilometrów, jeżeli to będzie salwą. Czyli tak, ze środkowania dywizji przykładowo ma w granicach 600 kilometrów kwadratowych, żołnierze tam wyparują, to znaczy przestaną żyć, a technika zostanie. Taka to jest siła. On jest niedozwolona konwencją międzynarodową stosowania tej broni, a Rosjanie to stosują w Ukrainie. I to jest straszna, okrutna broń. I coraz bardziej ją stosują, tak? I te schrony, jeżeli nie będą miały zamknięty obieg powietrza, to wszystko wyparuje. I Rosjanie będą wyrzucać wszystkie systemy, te, które są lokowane w Białorusi i w Łodzie Kaliningradzkim, nasze te umocnienia będą w zasięgu. Ale co jeszcze? Panie redaktorze, Białystok od granicy to ile jest oddalone? Czy ktoś na to patrzy? Co my znowu patrzymy sobie wojsko się obroni. My mamy bronić narodu. My mamy zrobić wszystko, żeby ludzie nie ponieśli najmniejszy uszczerbek. Właśnie, żeby nie dochodziło do tego, że Rosja nas zaatakuje i tak dalej. Więc my nie możemy dopuścić, żeby Rosjanie oddziaływali tymi systemami. Czy inaczej, odpieramy uderzenie, to powietrze rakietowe i przenosimy, przyjmujemy inicjatywę strategiczną i te zdolności musimy zbudować dalekiego zasięgu, zmasowane, przenosimy na teren agresora. Taka strategia obowiązywała, panie redaktorze, w NATO, wie pan kiedy? W latach 50-tych, 60-tych. Tylko to było odwetowe uderzenie bronią jądrową.
A teraz mamy systemy konwencjonalne, które śledzenia nie są wcale mniejsze. My też musimy mieć głowice termobaryczne. Myśmy pracowali, pamiętam lata 90., już będąc w stawie generalnym, wydaliśmy, szef sztabu generalnego wydał takie polecenia Akademii Technicznej i w Zielonce Instytut, że pracować nad głowicą jądrową. Dlaczego? Dlatego, że mieliśmy systemy rakietowe Toczka, rosyjskie TR-300 i 400, rakiety średniego zasięgu i tak dalej, i taktyczne, bardzo dobre systemy jeszcze. Ale Rosjanie nam zabrali głowice jądrowe, mieliśmy tylko konwencjonalne i pracowaliśmy nad termobarycznymi. Zaczęliśmy pracować i dużośmy zrobili. Ale w 97 roku przyszło Glinowi, w 98, tak, nowi, tak, którzy się nie potrafili odciąć od moskiewskiej pępowiny, tak, mówili, basta, nie wolno tego robić, tak, i tak dalej, i tak dalej. No i zaprzestaliśmy te wszystkie działania. Ja rozumiem, że pan generał nie prowokuje mnie, żebym zadał pytanie o komisję w sprawie rosyjskich wpływów. Nie, odchodzimy od polityki. W 2005 roku, ja jeden z spotkań z kadrą powiedziałem, miałem z tego poważne kłopoty, nawet komisja była powołana, żeby badać to, co ja tam powiedziałem, bo ja powiedziałem, basta, żeby się odciąć od moskiewskiej pępowiny, już pora najwyższa, tak? I to jest kolejna rzecz. Jeden z wiceministrów, który prowadził, był na czele komisji, który badał to moje tam wypowiedź, czy moje tam jakieś tego, to jeszcze jest, on, jeżeli to słyszy, to sobie przypomni tą całą działanie, które były podjęte wtedy. Ale w 2005 roku my likwidujemy dywizjony. My dywizjony rakietowe likwidujemy, wojska rakietowe likwidujemy. W nazwie mamy tylko wojska rakietowe i artylerii. Dopiero hajmarsy, te, które trafiają, które zostały zakupione w Stanach decyzją rządu poprzedniego, trafiły dopiero my odtwarzamy wojska rakietowe. Myśmy nie mieli wojsk rakietowych, wojsk lądowych. No jest co pan z całą pewnością przed wystąpieniem Bogusława Kosiniaka-Kamysza, panie generale? Była mowa, po co nam 500 hajmarsów? Jak po co? My musimy tworzyć barierę właśnie temu do działań odwetowych. My też musimy zwrócić uwagę, że minować u siebie tam możemy, określone kierunki tam, gdzie nie możemy. Co jest ważne, panie redaktorze, ziemia nasza, Warmii, Mazury, Podlasie, ona w swojej naturze ma obronę. Tylko trzeba to mieć wydobyć, trzeba zrobić najpierw studium tego terenu, zobaczyć, co zrobić, żeby te działania były, co stały się inwestycjami prorozwojowymi. Na przykład, że zbiorniki wodne na określonych kierunkach zalać, i tam może być teren rekreacyjny. Kiedy myśmy ostatnio zbudowali zbiorniki wodne w Polsce? A kiedy kanały? Wie pan redaktor, że ostatni kanał, ten żerański, wybudował Gomułka, tak? A w Polsce to na Mazurach to nie ma miejsc, żeby te kanały budować, żeby jednocześnie one spełniały rolę obronną? A można. A dlaczego się tak nie myśli? Dlaczego nie ma takiej koncepcji, że obrona, te właśnie zadania, którym jest teren potęgą, może spotęgować obronę wojsk siedmiokrotnie, czyli ta przewaga agresora zostanie zminimalizowana o tyle. I go zniechęcimy tym, bo on nie wejdzie, nie da rady. Co Rosjanie zrobili, wysadzając tamę na Kachowce? No wyłączyli praktycznie kierunek operacyjny 500 km działania ukraińskiej armii, tak? A przecież tam wyłączyli go. Oczywiście poznali się do bestialstwa, ale my to możemy zrobić w czasie pokoju. Możemy takie kierunki zalać, zatopić. Tam, gdzie nie, bez żadnej szkody dla gospodarki. Nie trzeba wysiedlać ludzi i tak dalej. Studium terenu. Druga sprawa to jest charakter obrony. Czy my mamy tą tarczę budować o charakterze liniowym? Tak jak to było w I i II wojnie światowej. Linia jest, tak? Rubieże. Czy mamy myśleć bardziej, współcześnie uwzględniając charakter rosyjskiej agresji, zbudować sieć punktów oporu, rejonów oporu, rozrzuconą w przestrzeni na froncie i na głębokość, tak, powiązanych ze sobą systemem ognia, przeciwpancernego, krzyżowym, gdzie przeciwnik, który jakby próbował wejść, możemy go nawet świadomie wpuścić poprzez działania zasadzki, pułapki ogniowe, worki ogniowe. Taką obronę skonfigurować, jednocześnie mieć głębi przygotowane odwody, oddziały specjalne, oddziały zaporowe, ogólnowojskowe, desanty do tego, żeby tego przeciwnika, które zgrupowania będą próbowały się wedrzeć, rozdrobnić, bo to jest ważne, żeby go rozdrobnić, bo taka obrona właśnie sieciowa
przestrzenna, operacyjna i taktyczna. Ja to mogę pokazać w terenie naszym generałom, jak się to robi. Bo oni obronę ostatnio nie ćwiczyli w ogóle. Oni, ja nie widzę, tylko jazdy w kolumnie na tych poligonach są wyklepane po tych kierunkach, tylko jazdy w kolumnach są. Cały czas pytają majora, co on tu w ramach tego ćwiczenia będzie. Mówi, mam przejechać z tego miejsca do tego w kolumnie. No zaraz, zaraz. To widział dzisiaj brygadę, dywizję zakopaną, taką pełną, fortyfikacyjną i żywinną rozbudowę w terenie, na poligonie, tak, z organizacją systemu ognia i tak dalej. To jest wszystko ważne. To musi być spójne. My mamy budować... Panie generale, powiem szczerze, z żalem chcę zadać pytanie, ale muszę je zadać. Do kogo wczoraj to wystąpienie Władysława Kosiniaka-Kamysza, ministra obrony narodowej, było adresowane? Do kogo? No i oczywiście ci, którzy znają się na wojsku, to jego przyjmuje, czy wystąpienie było ważne, to było dużo rzeczy powiedziane. Ale nie, ale z drugiej strony... Ale kto jest adresatem? Czy to jest, załóżmy, Putin, jego armia, Łukaszenka, jego armia, czy w ogóle cały zbir, czy może jednak migranci? Bo ja odniosłem takie wrażenie, że początkowo mowa była o migrantach. No tak, to jest to zagrożenie. Ważne, to wszystko jest ważne. My musimy patrzeć na... A przepraszam, doły przeciwczołgowe na migrantów? Nie. Opagna na migrantów? Nie. No emigranci są ważni, bo to trzeba to widzieć, bo teraz co się dzieje, to zresztą było dla mnie oczywistą oczywistością, że Rosja przejdzie do wojny przeciwko nam, zresztą ona prowadzi informację zawsze, ale to jeszcze mało. Przejdzie do operacji informacyjnej, bo to jest się dzieje, połączonej z tak zwanym elementem konwencjonalnym, czyli wojny kognitywnej z aktami dywersji, sabotażu i tak dalej, to się dzieje, tak? I to się będzie działo. I tego nie wolno lekceważyć, bo to będzie się nasilać nie tylko przeciwko Polsce, ale także krajom z zachodniej Europy, z naszym sojusznikom w tych różnych przestrzeniach, dlatego że ci migranci też, Ukraińcy, którzy tutaj do nas otwartym sercem zostali przyjęci, to nie wszyscy byli ci, co wiadomo, tak? Tylko z wizami, a kto to był, to tak dalej. Oni tu, ich jest sporo, bardzo dużo i oczywiście korzystając z aktywów, które w naszej przestrzeni przetrwały, tak? U śpiochów tak zwanych. Oni mogą się ożywiać, różne działania. Jeden z nich tam wyemigrował, także sędzia, na zajmujący wysokie stanowisko i tak dalej, się okazuje, że kochany był. Także to jest ta cała sprawa i to się będzie działo, żeby osłabiać wewnętrznie, destabilizować. No i oczywiście służby muszą wykazywać to daleką idącą czujność, ale z drugiej strony mieć świadomość, że tu się mogą też pojawić akty terroryzmu, tak, terrorystyczne, bo te ci tak dawno, panie redaktorze, którzy stali go koniem przeciwko budowie tej właśnie zapory, przeciwko tym wszystkim tam żołnierzom naszym, który ubliżano, wyzywano, okazuje się, że dzisiaj wszyscy bardzo kochają. Tak? I dziękują wszystkim mundurowym. Tak, i to jest przykład, jeżeli ktoś mówi o polityczności wojska, że opozycja wojska to nie tylko jest udział tam jak się uroczystości, czy tych uroczystości, czy pokazywanie się polityków na tle wojska, ale to jest właśnie instrumentalne traktowanie wojska w zależności od celów politycznych, w zależności gdzie się siedzi. I to jest właśnie upolitycznienie. Jest upolitycznienie. W pełnym tego słowa znaczeniu. I to jest właśnie, to jest największe zagrożenie. I z drugiej strony to jest zawłaszczanie wojska, zawłaszczenie w decyzjach, które są przypisane wojskowi. To w Ukrainie też widać, na Zachodzie wszędzie to też widać. Politycy mają, z całym szacunkiem do wszystkich, politycy mają tendencję zawłaszczenia wojska, bo się wojsko bardzo podoba, jak już zajmą tam stanowiska, siądą w tym fotelu, a jeszcze generałowie przekonają, że oni naprawdę są świetni, bo tak to jest. No widzimy, że tu jest, no panie ministrze, pan naprawdę, zamiast zachować daleko idącą tutaj powagę i mówić, panie ministrze, no to są sprawy takie, no to się chwali pana ministra, ciągle wsadza się do samolotu, do czołgu i już wszystko jest okej, okay, tak? Wszystko jest nasz. No i jakąś taką flaszkę już na koniec opowiem, napisałem, że to nie tylko ministrowi się zdarza, kiedy przekracza urzędu podwoje, że hotel przemawia do dygnitarza, niech pan siada, a ja zrobię swoje. Generał Lot Komornicki. Dziękuję panu, panie generale. Za moment kolejni goście. Dobrze.